Rekordowa liczba ponad 200 naszych menadżerów i trenerów z całej Polski oraz Wielkiej Brytanii wzięła udział w 6. edycji Międzynarodowego Konwentu Football Academy Group. W tym roku po raz drugi z rzędu spotkaliśmy się w Licheniu Starym. Konwent to w skrócie doroczne spotkanie mające na celu szkolenie, sprawdzenie umiejętności, ale również danie nowej dawki wiedzy, określenia nowych wytycznych na najbliższy rok, określenia strategii, no i chyba najważniejsze, dyskusji między menadżerami, trenerami, co u nich w ośrodku słychać, ponieważ Football Academy sieć jest żywa, to nie jest organizm martwy, który ma jeden określony schemat działania, tylko cały czas ewoluujący i cały czas działający w oparciu o to, co do nas trafia, jakie czynniki do nas wpływają. My cały czas musimy o tym rozmawiać, to jest odwieczna, nieustająca burza mózgów, trzydniowa, no i świetna zabawa do okazji do integracji, spotkania się z przyjaciółmi, którzy pod tą samą marką występują. Jak co roku na naszym konwencie nie mogło zabraknąć gości krajowych i zagranicznych. Wśród tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. trener Akademii Portugalskiego Sportingu i były szkoleniowiec samego Cristiano Ronaldo, Luis Diaz, trener Akademii Swansea City, Darren Jones, Mateusz Smus ze Stowarzyszenia Wiosna, Łukasz Panfil z Wydziału Sportu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu, Łukasz Wiśniowski z portalu Łączy Nas Piłka, Karol Szumlicz z KKS Lech Poznań, czy wreszcie Tomasz Pasieczny z Arsenalu. Treningi pokazowe prowadzili trenerzy reprezentacji Polski Football Academy, wspomniany Darren Jones z Akademii Swansea City oraz trener, koordynator goalkeeper z Akademii Adam Kania. Udział już biorę piąty rok z rzędu. Jest to bardzo wartościowy konwent, duża dawka wiedzy, czy to trenerskiej, czy dla mnie bardziej już menadżerskiej. Przyjeżdżamy przede wszystkim, żeby się kształcić, poszerzać wiedzę, inspirować. Dużo wyciągamy właśnie ze szkoleń, co możemy nowego wprowadzić, co możemy innego jeszcze zrobić. Podobała mi się bardzo ścieżka menadżerska i to, co dowiedziałam się na tej ścieżce menadżerskiej przede wszystkim. Naprawdę jest to wielki zastrzyk pozytywnej energii, który pozwala nam wrócić do swojego ośrodka, wrócić do swojego domu, przemyśleć, poukładać te swoje myśli i pracować z zdwojoną siłą, żeby te nasze ośrodki mogły rozwijać się, funkcjonować jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej, jeszcze ciekawiej. No, bardzo wiele można wyciągnąć, bardzo wiele niuansów. Także myślę, że taki rozwój indywidualny, bo pierwszy raz w karierze, w życiu mogę prowadzić trening pokazowy gdzieś. Zawsze o tym marzyłem i na pewno gdzieś tam mi to wiele dało i też mogę przy okazji się podzielić swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniem akurat na grę defensywną z innymi trenerami. Jedną z głównych części wydarzenia stanowiła doroczna gala nagród Centrali Football Academy, na której wyróżniliśmy nasze ośrodki, menadżerów oraz trenerów w rekordowej liczbie kategorii. Oczywiście jesteśmy bardzo zaskoczeni tą nagrodą, nie spodziewaliśmy się takiej nagrody. No powiem szczerze, przy tak dużym gremium, jakie tutaj dzisiaj było na gali, otrzymać tak dużo nominacji, w tym również nagrodę, jest bardzo dużym wyróżnieniem. Czuję się z tego powodu bardzo dumny, że ta praca jest zauważana. Powiem tak, lubię to, kocham i potrafię to robić. Tutaj mi też pomaga przy tym Asia. Dla nas to jest naprawdę bardzo cenne. No i czujemy z tego fan. Football Academy Barnet nie jest ani moim największym ośrodkiem, ani moim pierwszym ośrodkiem, ani moim pierwszym ulubionym ośrodkiem. Tam ludzie to wypracowali. Tam jakby zaangażowanie rodziców i dzieci sprawiło, że ten ośrodek stał się taki wyróżniający, gdzie poziom sportowy jest najwyższy i frekwencja na turniejach jest najwyższa i rodzice najbardziej współpracują, są bardzo zaangażowani i jakby dla mnie to jest największa radość, że z czegoś, co na początku było mniejsze niż inne miejsca, dzięki zaangażowaniu, dzięki chęci, okazało się, że udało się zrobić coś naprawdę fajnego. Tak się składa, że co drugi rok dostajemy jakąś nagrodę, ponieważ w 2013 dostaliśmy oraz w 2015. Jest to duży prestiż dla nas i takie podziękowanie dla wszystkich rodziców,
zawodników oraz trenerów, z którymi współpracuję. Gala i nagrody w dniu dzisiejszym przyniosły nam sporo radości, ale największą radością dla mnie jest nominacja moich trenerów, trenerów Futbol Akademii Bolesławiec na trenerów reprezentacji Polski Futbol Akademii w roczniku 2007. Z tego najbardziej się cieszę, z tego jestem najbardziej dumny, bo wiem, że ogólnie w Polsce rocznik 2007 jest bardzo utalentowany. W wielu ośrodkach Futbol Akademii są naprawdę świetni zawodnicy z rocznika 2007 i czuję się zaszczycony, że moi trenerzy będą prowadzić kadrę Polski Futbol Akademii w roczniku 2007. Pełną relację z tegorocznego konwentu Futbol Akademii można odnaleźć na naszej stronie internetowej oraz fanpage'u na Facebooku. To tell me that you need me. I've been waiting all night for you to tell me. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to tell me that you want. Tell me that you need me.